Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak zainstalować i skonfigurować Crypto Wallet, czyli Metamask, który jest wbudowany automatycznie w przeglądarkę Brave. A więc zaczynajmy. Po pierwsze, jeśli jeszcze Brave'a nie macie, to serdecznie polecam go zainstalować. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka. Wystarczy w niego kliknąć, pobrać Brave i następnie go zainstalować. Brave oczywiście działa zarówno na telefonie, jak i na komputerach stacjonarnych. No i kiedy już mamy zainstalowanego Brave'a, należy tutaj w prawym górnym rogu kliknąć w te trzy linie. Następnie tutaj z listy należy znaleźć CryptoWallets. Po kliknięciu CryptoWallets mamy tutaj rozpoczętą. Konfigurację i tworzenie naszego konta i informacje, że dzięki temu, że mamy właśnie Kryptowolet, będziemy w stanie przechowywać takie tokeny jak Ethereum, Bat czy też inne tokeny oparte o protokół i blockchain Ethereum, właśnie w przeglądarce Brave. Oczywiście to my będziemy mieli jako jedyni dostęp do naszej frazy kluczowej, a także do naszego klucza prywatnego, więc tylko my mamy dostęp do naszych środków. No i tutaj należy potwierdzić, że rozumiemy wszystko, co tutaj zostało napisane. A tutaj właśnie jest m.in. informacja o tym, że tylko my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych środków i naszego klucza. Ponieważ ani Brave, ani Metamask, ani CryptoWallets, ani nikt inny nie ma do tego dostępu, tylko my. No i teraz tak. Kolejny krok polega na tym, że możemy albo na przykład podłączyć naszego Ledgera, Trezora, czyli są to portfele fizyczne, które można oczywiście kupić, link do Ledgera znajdziecie w opisie, albo możemy stworzyć nowy portfel. Możemy też także portfel odzyskać, jeśli mieliśmy portfel wcześniej utworzony. No i w tym przykładzie, może stworzymy portfel, czyli klikamy Create. W tym momencie spyta się nas o to, jakie chcemy ustawić hasło do naszego portfela. To hasło oczywiście musi mieć minimum 8 znaków. Polecam, aby miało więcej i aby uwzględniało małe litery, wielkie litery, cyfry i znaki specjalne. To właśnie hasło będziemy używali na co dzień, aby zalogować się do naszego crypto wallet, czy naszego MetaMask. Czyli na przykład, gdy będziemy korzystać z giełd zdecentralizowanych, właśnie z tego hasła będziemy korzystać, aby giełdę zdecentralizowaną móc podpiąć do naszego portfela. Kiedy już hasło wpiszemy, upewnimy się, że je pamiętamy albo mamy je gdzieś zapisane, klikamy create, czyli stwórz. W tym momencie nasz portfel jest już utworzony i tutaj mamy kolejny krok, czyli fraza kluczowa. Ta fraza, która jest tutaj ukryta w tym oto miejscu, kiedy tutaj klikniemy, ta fraza zostanie pokazana. Tą frazę należy właśnie skopiować i zapisać ją najlepiej w kilku różnych miejscach, ponieważ jeśli stracimy dostęp do naszego portfela, to Jedyny sposób, aby dostęp odzyskać, to jest właśnie wpisanie tej oto frazy kluczowej. Czyli jeśli tej frazy kluczowej nie mamy, nie zapisaliśmy jej i utraciliśmy dostęp do naszego portfela, nikt nam nie pomoże, środki, które mieliśmy na tym portfelu, przepadają. Czyli pamiętajcie, tą frazę kluczową najlepiej zapisać. W tej sprawie mamy różne porady, albo na przykład w menedżerze haseł, albo wydrukować, albo zapisać ręcznie na kartce i ukryć w trzech różnych miejscach, na przykład w sejfie, czy w jakimkolwiek innym miejscu gdzieś wśród dokumentów, albo na przykład tą frazę zapamiętać. To jest oczywiście najbezpieczniejsze, jeśli mamy dobrą pamięć, ponieważ jeśli tą frazę gdzieś zapiszemy, no to ktoś może na przykład tą frazę znaleźć. Możemy także tą frazę oczywiście pobrać na dysk, klikając w tę oto opcję. Kiedy tą frazę już zapiszemy, ja ją skopiowałem na koncie testowym do notatnika, klikam sobie next, to musimy właśnie tą frazę kluczową tutaj wpisać w odpowiedniej kolejności. Czyli, jak widzicie, tutaj na dole mamy odpowiednie opcje i musimy tą frazę kluczową po kolei, od pierwszego słowa, wpisać tak, jak była ona pokazana. To jest właśnie sprawdzenie, czy na pewno tą naszą frazę kluczową odpowiednio, w odpowiedniej kolejności, zapisaliśmy, ponieważ bez tej frazy kluczowej, tak jak już wspomniałem, utracilibyśmy dostęp do naszego konta. Kiedy tą frazę kluczową już uzupełnimy w odpowiedniej kolejności, klikamy Continue, no i w tym momencie, jeśli tą frazę wpisaliśmy w odpowiedniej kolejności, nasze konto jest już utworzone, no i mamy tutaj także kilka bardzo ważnych porad, m.in. taka, aby oczywiście zapisać naszą frazę kluczową w kilku różnych miejscach, nigdy nikomu tej frazy kluczowej nie pokazywać, Ponieważ, jak taką frazę kluczową komuś pokażemy, to taka osoba może oczywiście uzyskać także dostęp do naszego konta, więc nie pokazujcie nikomu nigdy frazy kluczowej. Następnie klikamy All Done i w tym momencie nasz krypto wallet jest już utworzony. No i tutaj jeszcze jedna rzecz, kiedy już nam nasz wallet, nasz portfel jest utworzony. Możemy jeszcze odzyskać naszą frazę kluczową, jeśli jej nie zapisaliśmy, albo ją od razu zgubiliśmy. Wystarczy tutaj kliknąć w to oto miejsce. Nale następnie należy przejść do ustawień, czyli settings. Z lewej strony wybieramy security. I tutaj mamy opcję Reveal Seed Words, czyli odzyskaj frazę kluczową. I tutaj należy wpisać nasze hasło, które podaliśmy podczas tworzenia konta. Czyli jeśli to hasło pamiętamy, wpisujemy je, klikamy Next. I w tym momencie nasza fraza kluczowa zostanie tutaj pokazana. Jak widzimy, fraza kluczowa do mojego konta testowego jest tutaj pokazana. Mogę ją sobie zapisać albo skopiować. No i teraz tak. Nasze konto zostało założone. Tutaj mamy tokeny po lewej stronie. Oczywiście możemy dodać nowe tokeny. Każdy token, który jest oparty na Ethereum, może tutaj do Metamask, do Crypto zostać dodany. Wystarczy tutaj kliknąć add token i. Możemy ten token wyszukać, natomiast jeśli go wyszukujemy i nie zostanie on znaleziony, możemy dodać custom token. Wystarczy tutaj wpisać adres danego tokenu i w tym momencie dany token zostanie dodany. Dodam może tutaj testowo token na przykład KNC, czyli Kyber Network. Kyber Network to jest giełda zdecentralizowana. W przyszłych odcinkach pokażę, jak z tej giełdy korzystać w połączeniu właśnie z Wallet czy z Metamask. A więc wystarczy tutaj kliknąć na dany token, na przykład ten, czy też KuCoin Shares. Następnie klikamy Next. W tym momencie, jak widzimy, Kyber Network zostanie dodany. Klikamy Add Tokens. I po kliknięciu Add Tokens, jak widzimy tutaj na liście, mamy Kańce, BAT i także Ethereum. I w ten sposób możemy oczywiście dodać więcej tokenów tutaj do naszego crypto Wallets No i teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy. Tutaj mamy pokazane oczywiście konto. Tutaj to, co widzimy, to jest adres publiczny naszego konta. Czyli, jeśli ktoś chciałby nam przesłać Ethereum, musimy ten adres skopiować, podać ten adres danej osobie, i wtedy ta osoba będzie mogła tutaj na ten adres przesłać nam Ethereum. Oczywiście, podobnie to wygląda z Batem, KNC i tak dalej. Wszystkie te kryptowaluty oparte na Ethereum będą miały taki sam tutaj adres publiczny, jak widzimy. Bez względu na to, którą wybieram tutaj, adres publiczny się nie zmienia. Jak klikniemy details, to mamy tutaj także kod QR, który możemy komuś przesłać I wtedy ten kod QR zawiera także nasz adres publiczny, na który można nam wysłać kryptowaluty oparte o blockchain Ethereum Tutaj u góry, jak klikniemy w to, to miejsce, możemy zmienić nazwę naszego konta Ponieważ w tym CryptoWallet możemy mieć w tym samym czasie kilka różnych portfeli Czyli tutaj to nazwę może testowe i jak już tutaj jesteśmy, jeszcze jedna ważna rzecz. W tym oto miejscu mamy Export Private Key. Private Key to jest tak samo jak fraza kluczowa, coś, co możemy użyć do odzyskania naszego konta, kiedy na przykład e, straciliśmy nasz komputer, czy też telefon. Czyli poza trzymaniem w bezpiecznym miejscu frazy kluczowej, możemy tutaj także kliknąć Export Private Key, pisać nasze hasło, kliknąć Confirm, i po kliknięciu Confirm. Pojawia się nasz klucz prywatny. Czyli ten klucz prywatny możemy także użyć do odzyskania tego konkretnego konta. Nie całego konta Metamask, tylko tego konkretnego jednego konta. Czyli to także warto sobie gdzieś zapisać w bezpiecznym miejscu. No i tak jak wspomniałem, na CryptoWallet możemy mieć więcej niż jedno konto. Aby dodać kolejne konto, Ponieważ dajmy na to, chcemy część naszych kryptowalut, które używamy do tradowania, trzymać na jednym koncie, a takie, które mamy na hodl długoterminowo na innym koncie, na przykład. To możemy takie drugie konto utworzyć, klikając tutaj u góry w tą oto ikonkę. Następnie tutaj mamy opcję Import Account, czyli jak już konto mamy jakieś stworzone, oparte na Ethereum, możemy tutaj je zaimportować, wpisując klucz prywatny. Albo możemy kliknąć Create Account. I w tym momencie możemy stworzyć nowe konto. Na przykład nazwę je testowe 2 Hodl. I następnie klikamy Create. No i jak widzimy, drugie konto zostało już utworzone. I możemy się oczywiście między tymi kontami przełączać, klikając tutaj w to oto miejsce. I wystarczy na dane konto kliknąć, aby się między nimi przełączać. Czyli w taki sposób dodajemy sobie nowe konta do naszego MetaMask. Teraz kolejna rzecz. Jak wysłać kryptowaluty. Jeśli mamy na przykład Ethereum i chcemy je wysłać wystarczy kliknąć na przykład czy to na Ethereum czy to na BAT I tutaj mamy opcję send Czyli dajmy na to że chcemy wysłać KNC Klikamy sobie na KNC Klikamy sobie na send W tym momencie w tym oto miejscu Należy wpisać Adres na który chcemy wysłać Czyli ja tutaj może wkleję adres mojego własnego konta Tutaj mamy jaką kryptowalutę przesyłamy Tutaj poniżej mamy ile tej kryptowaluty chcemy przesłać, czyli dajmy na to 55 Tutaj poniżej mamy koszt transakcji, w tym momencie Ethereum jest trochę zapchany, więc ten koszt wynosi około dolara No i następnie klikamy tutaj next Czyli w ten sposób możemy właśnie wysłać kryptowaluty No i na koniec jeszcze jedna rzecz, jak zalogować się na nasze crypto wallets na nasze konto po tym gdy na przykład zrestartujemy komputer aby to zrobić, wystarczy uruchomić Brave, klikamy ponownie na te trzy linie, zjeżdżamy tutaj, wyszukując Crypto Wallet. W tym momencie Crypto Wallet się otwiera i oczywiście spyta się nas o nasze hasło. Czyli jeśli wpiszemy poprawne hasło i klikniemy Login, to automatycznie nasze Crypto Wallet połączy się z naszym kontem i będziemy mieli dostęp do naszych wszystkich portfeli, które zostały tutaj stworzone. Tak jak widzimy. A więc w ten właśnie oto sposób możemy stworzyć własne konto na Kryptowolec, na Metamask i tak można je właśnie skonfigurować, tak je obsługiwać. Jeśli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach, na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Dajcie mi także znać w komentarzach, czy używacie przeglądarki Brave i co o niej myślicie. No i na dziś to było na tyle. Kliknijcie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.